Ten wykład będzie dość intrygujący, bo spróbujemy w nim odpowiedzieć na pytanie, czym jest śmierć. Przyjrzyjmy się temu, co Pismo Święte mówi o śmierci. Śmierć jest powszechnym elementem naszej rzeczywistości, z kilkoma biblijnymi wyjątkami. Jezus zmartwychwstał, a Eliasz został zabrany do nieba w ognistym rydwanie. Niejaki Henoch także został zabrany przez Boga i nie umarł. Ale poza tymi rzadkimi wyjątkami, ludźmi, którzy mają już śmierć za sobą, dla większości ludzi śmierć jest tym, co nas czeka. Nie tęsknimy za nią, ale wiemy, że w końcu nas spotka. Jak mówi stare powiedzenie, są dwie rzeczy pewne: śmierć i podatki. Dzisiaj przyjrzymy się śmierci z biblijnego punktu widzenia. Mamy przekonujące dowody, że Biblia jest nie tylko wiarygodna, ale także przedstawia obraz rzeczywistości pięknej i pełnej nadziei. Skoro tak, to mamy powód do radości, gdyż śmierć nie jest czymś, czego powinniśmy się bać. Biblia przedstawia śmierć w niezwykle łagodny sposób. Nazywa ją snem. Czy ktoś z was lubi spać? Ja uwielbiam spanie. Między innymi dlatego, że miewam sny. Śnię codziennie, sny jak pełnometrażowe filmy. Śnię od tak dawna, że nauczyłem się kontrolować moje sny. Jestem w nich panem swojego losu. W moich snach jestem bohaterem. Kiedy dzieje się coś złego, interweniuję i ratuję sytuację. To mój sen, mogę w nim robić, co chcę. Dlatego jestem jednym z tych ludzi, którzy lubią spać. Tak więc z biblijnego punktu widzenia śmierci nie należy się bać. Jest ona elementem rzeczywistości. Ale jeśli Jezus żył i umarł, a tego możemy być pewni, a potem także zmartwychwstał, to ci, którzy pokładają ufność w Jego wierności, nie mają powodu bać się śmierci. Jednym z moich ulubionych wersetów są słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Podoba mi się to, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Nie musimy się niczego bać. Nie musimy się lękać Boga. Jak mawia mój przyjaciel Dwight Nelson, Bóg prowadzi nas od bojaźni do przyjaźni. Zanim zagłębimy się w temat śmierci, chciałbym nawiązać do poprzedniego wykładu. Porównaliśmy Kościół do samolotu, który został wystartowany przez Chrystusa, ale wkrótce zaczął doświadczać problemów. Obniżał lot, aż wreszcie rozbił się. Trzeba było go odtworzyć od początku, a dzieło to zostało podjęte przez reformatorów. Krótka wersja historii Kościoła jest taka. Został on sformowany przez Chrystusa, uległ deformacji w średniowieczu, jest reformowany, począwszy od XV wieku, a ta reformacja prowadzi do odrodzenia w biblijnej prawdzie. Ten motyw jest o tyle istotny w kontekście zagadnienia śmierci, iż zrozumienie natury człowieka, a zatem także tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, zostało znacząco wypaczone wskutek deformacji Kościoła w średniowieczu. Zwróciliśmy uwagę na pewne najbardziej oczywiste zmiany. Jedna z nich dotyczy soboty.
Był to złożony proces, w którym istotną rolę odegrał cesarz Konstantyn. Niedziela była święcona już wcześniej, ale Konstantyn nadał jej wyższą rangę. W dążeniu do zjednoczenia imperium doprowadził do zunifikowania pogańskiego święta, czcigodnego Dnia Słońca, z chrześcijańskim Dniem Odpoczynku. Od czasów Konstantyna niedziela stała się uznanym świętem w oficjalnym chrześcijaństwie. W II i III wieku niedziela była święcona przez niektórych chrześcijan, ale w IV wieku jej rola została upowszechniona i utrwalona jak odcisk dłoni w betonie. W II i III wieku pojęcie świętości niedzieli nie było jeszcze ustalone. Jednak to nie niedziela jest największym problemem. Przyjęcie rzekomej świętości niedzieli jest jedynie skutkiem czegoś znacznie gorszego, mianowicie odrzucenia soboty. Niedziela została wywyższona kosztem biblijnej soboty. To były niejako dwie strony jednego medalu. Odcisk wykonany w miękkim betonie we wcześniejszych wiekach został utrwalony w IV wieku za czasów Konstantyna. Sobota została niemal powszechnie odrzucona, z wyjątkiem nielicznych lokalnych kościołów, które nadal święciły siódmy dzień. Oficjalny kościół przyjął pogańską, rzymską tradycję w miejsce biblijnej soboty. Była to jedna z wielu zmian, jakie nastąpiły w tamtych czasach. Jedną z cech małego rogu, o którym mówiliśmy, studiując siódmy rozdział Księgi Daniela, było to, że zamierzał zmienić czasy i prawo, ustanowione przez Boga. Tak właśnie się stało. Święty czas ustanowiony przez Boga jako upamiętnienie Jego dzieła stworzenia został odrzucony w ramach ataku na obraz Boga i zrozumienie tego, jaki On naprawdę jest. A kiedy sobota została odrzucona, jej miejsce zajęło pogańskie święto, które w zamyśle Konstantyna miało zjednoczyć pogaństwo z coraz bardziej spoganizowanym chrześcijaństwem. Tak właśnie powstał średniowieczny Kościół. Lista błędnych, zabobonnych, grecko-rzymskich błędów, jakie przeniknęły do Kościoła, jest długa. Zmieniło się samo postrzeganie Boga. Zaczęto Go postrzegać przez pryzmat filozofii Platona, Sokratesa, Arystotelesa i innych greckich filozofów jako niewzruszonego, ponadczasowego i doskonałego. Wytłumaczę krótko, co oznacza pojęcie niewzruszoności. Nie oznacza ono, że Bóg nie może się poruszać w sensie przemieszczania się w przestrzeni. Termin ten pochodzi od słowa wzruszenie. Grecki ideał Boga, zwłaszcza według stoików i im podobnych, był taki, iż Bóg jest tak doskonały, że nie może podlegać wewnętrznym odmianom. W greckim sposobie myślenia, w przeciwieństwie do biblijnego sposobu myślenia, doskonałość definiowano jako statyczną rzeczywistość, tak doskonałą, iż nie można było w niej nic zmienić. Owszem, jest w tym coś z prawdy. Ale Grecy doprowadzili ten pogląd do skrajności, daleko odstającej od Biblii i hebrajskiego sposobu myślenia o Bogu. Grecy twierdzili zatem, że Bóg jest niewzruszony, nie podlega emocjom. Postrzegali emocjonalną zmienność jako słabość. Ponadto uważali, że Bóg jest zupełnie obojętny wobec upływającego czasu, jakby istniał całkowicie poza czasem. W przeciwieństwie do tego Biblia objawia Boga jako wkraczającego w czas i uczestniczącego w naszym czasie. Cała biblijna narracja jest zbudowana wokół czasu, czy to proroctw, czy izraelskiego kalendarza. Bóg wkracza w czas i uczestniczy w nim razem z nami. Podobnie jest z emocjami. Biblia mówi na przykład, że radość Pana jest naszą siłą. Jezus, Bóg objawiony w ciele, płakał.
W księdze Izajasza i w księdze Jeremiasza oczywiste są emocje Boga kierującego wezwania do Jego ludu. Tak więc grecki ideał Boga może być trafny pod pewnymi względami, ale ostatecznym autorytetem w kwestii tego, kim i czym jest Bóg, musi być dla nas Pismo Święte jako księga natchniona przez samego Boga, by wskazywała nam, kim On jest. Biblia nie ukazuje Boga stoickiego, statycznego, zdystansowanego, ponad czasem, zupełnie odłączonego od nas. Wręcz przeciwnie, Bóg pragnie być z nami, blisko z nami, uczestniczyć w naszej przestrzeni i czasie, w naszej sferze emocjonalnej, społecznej i duchowej. Chciałbym móc powiedzieć, że grecki ideał Boga wdarł się do Kościoła, ale został odrzucony. Niestety było inaczej. We współczesnym Kościele nadal pokutują pozostałości greckiego sposobu myślenia, rzutujące na postrzeganie Boga. Nie mamy czasu na szczegółowe ich wymienianie. Skupimy uwagę na jednym aspekcie, naturze człowieka, a konkretnie na pojęciu antropologicznego dualizmu. Być może niektórzy z was pomyśleli, za dużo sylab, dzisiaj nie mam siły tego słuchać. Ale spróbujcie wytrzymać jeszcze chwilę. W zasadzie antropologiczny dualizm nie jest tak trudny, jak może się wydawać. Po pierwsze, co to jest antropologia? Nauka o człowieku. Antropos to po grecku człowiek, rozumiany jako rodzaj ludzki. Dualizm oznacza po prostu podwójność. Antropologiczny dualizm to pogląd, iż człowiek składa się z dwóch części. Jest w tym nieco racji, ale więcej błędu. Dzisiaj skupimy się na tym drugim. Musimy dobrze rozumieć, jaka jest natura człowieka, aby odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Wróćmy na chwilę do czasów Konstantyna. Na słynnym fresku Rafaela Santi zatytułowanym Donacja Rzymu cesarz klęczy przed biskupem Rzymu, który go błogosławi. Obraz ten ma symbolicznie przedstawiać przekazanie Rzymu przez Konstantyna we władanie biskupowi. Kiedy Konstantyn przeniósł stolicę imperium z Rzymu do Konstantynopola, rzekomo oficjalnie przekazał władzę biskupowi Rzymu. Miała to potwierdzać tak zwana donacja Konstantyna. Dokument, o którym obecnie wiadomo z całą pewnością, iż został sfałszowany przez Kościół. Możecie o tym przeczytać w internecie. Wiadomo, że wszystko w internecie jest prawdą. Może nie wiedzieliście, ale to wszystko prawda. Tak samo jak w telewizji. Oczywiście żartuję. Możecie przeczytać w Wikipedii o donacji Konstantyna, która miała być oficjalnym dokumentem wręczonym przez Konstantyna biskupowi Rzymu, powierzającym mu władzę nad miastem. Oczywiście nie było takiego oficjalnego dokumentu, ale koncepcja, którą wyraża, jest zupełnie realna. Ten obraz wyraża ją w nieco karykaturalny sposób. Problem w tym, że kiedy powstał wakat na stanowisku władzy, biskup Rzymu zaczął być stopniowo wywyższany w chrześcijaństwie, zwłaszcza w oczach pogan, masowo napływających do kościoła. Większość z nich przyszła do kościoła oczekując, że ktoś wyjaśni im, w co teraz mają wierzyć. W tej sytuacji biskup Rzymu był coraz bardziej wywyższany jako ten, który ma tłumaczyć innym, co znaczy być chrześcijaninem. Apostoł Paweł spodziewał się takiego obrotu spraw. W Dziejach Apostolskich Łukasz zapisał mowę Pawła do grupy przywódców zboru efeskiego. Zwracając się do tych religijnych liderów, wiedząc, że zostanie wywieziony do Rzymu i umrze tam, Paweł mówi:
Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Paweł mówi do przywódców, nazywa ich nadzorcami, biskupami. Posłuchajcie, co mówi dalej. Ja wiem, nie myślę, że tak może się zdarzyć. Nie, chyba, być może, wydaje mi się. Wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Paweł zapowiada tu coś szczególnego. Mówiliśmy o tym ostatnio. Największy wróg Kościoła miał tym razem zaatakować nie z zewnątrz przy pomocy prześladowań, ale miał wniknąć do środka, by obalić zasadnicze doktryny składające się na prawdę chrześcijaństwa. Paweł mówi właśnie o tym. Zapowiada nadejście drapieżnych wilków. Efeskim przywódcom kojarzy się to z rzymskimi prześladowaniami. Ale to, co Paweł mówi dalej, wprawia ich w osłupienie. Z pomiędzy was samych. Mówi to do religijnych przywódców. Z pomiędzy was samych powstaną nie prześladowcy, ale ludzie mówiący rzeczy przewrotne, nieprawdę, aby uczniów pociągnąć za sobą. Paweł spodziewał się w Kościele tego, co zapowiedziane zostało w Księdze Daniela. Nie tylko apostoł Paweł pisał o tym, jak czytaliśmy wcześniej w drugim liście do Tesaloniczan. Także Jezus odniósł się do tego, mówiąc swoim uczniom, że posyła ich jak owce między wilki i to przebrane w owcze skóry. A w 16 rozdziale Ewangelii Jana zapowiedział im, że przyjdzie czas, kiedy ludzie będą ich zabijać, sądząc, że w ten sposób przysłużą się Bogu. Religijni ludzie będą zabijać prawdziwych chrześcijan, i to rzekomo w imię Chrystusa. I tak właśnie się stało. W średniowieczu prawdziwy Kościół Boży był prześladowany przez oficjalny Kościół, a proroctwa Daniela, Jezusa i Pawła wypełniły się w całości. Kościół był prześladowany przez instytucję podającą się za Kościół. Apokalipsa rozróżnia między nimi, nazywając ten prześladowany Kościół Kościołem na pustyni. Oficjalny Kościół był Kościołem większości, Kościołem niemal powszechnie uznawanym, a Kościół na pustyni był surowo prześladowany. Jezus zapowiedział, że nadejdzie czas, kiedy ludzie w Kościele będą mieli tak wypaczone pojęcie o Nim i Ojcu, iż będą przekonani, że służą Bogu, zabijając, a nawet torturując wierzących. I'll just say a word on this. If your version of God or your church or your faith tradition, and I'm just going to... Powiem to wprost, jeśli wasze pojęcie o Bogu, wasz Kościół i wasza tradycja religijna w jakikolwiek sposób popierają czy dopuszczają torturowanie drugiego człowieka jako mieszczące się w Bożym planie, to potrzebujecie nowego pojęcia o Bogu. That's got to go. But here's an interesting thing, and this will come up tomorrow. Słuchając kolejnego wykładu, przekonacie się, że jeśli wierzycie w Boga, który spowoduje albo dopuści torturowanie ludzi w ogniu piekielnym przez nieskończone wieki, to nie będziecie mieć obiekcji wobec torturowania ludzi przez krótki czas. Zwłaszcza jeśli wierzycie, że jest to korzystne dla ich uduchowienia. Tak to działa. Wróćmy do naszego zasadniczego punktu, stolika prawdy. Jeśli mamy nieprawidłowy obraz Boga, wtedy nic nie będzie na swoim miejscu. Dlatego musimy zacząć od tego, czy sobota jest ważna? Oczywiście tak. Czy nauka o stworzeniu jest ważna? Tak. Czy prawda o Biblii jest ważna? Naturalnie. Wszystkie fundamentalne biblijne nauki są ważne. Jednak jeśli zaczniemy od czegokolwiek innego niż centralna prawda o charakterze i naturze Boga, wówczas uzyskamy niezrównoważoną, wykrzywioną wersję religii.
Pozwólcie, że podam wam przykład. Kto z was spotkał ludzi, których chrześcijańskie doświadczenie cechuje się dążeniem do naprostowywania innych? Jeśli sami jesteście takimi ludźmi, potraktujcie to jako napomnienie. Tacy ludzie chcą wszystkich na siłę wyprowadzać z błędu. Czy chodzi o sobotę, czy stan człowieka po śmierci, czy powtórne przyjście Chrystusa? Co wolno jeść i pić, a czego nie wolno? Chcą was niezwłocznie naprowadzić na właściwą drogę. Niektórzy chcieliby w ten sposób naprawić cały świat. Wskutek tego ich religia, zamiast być więzią z piękną istotą, z Bogiem, staje się zbiorem informacji w głowie. Dlatego chcą, żeby inni też przyjęli właściwe informacje, bo wierzą, że w ten sposób uzyskuje się odpowiedni status wobec Boga. Tak jakby Bóg zbawiał ludzi za to, że są dobrze poinformowani. Jakby chodziło o intelekt. Wyobraźcie sobie, że Bóg mówi: nie mogę zbawiać jakichś głupoli, zbawię tylko mądrali. Potrzebuję ludzi, którzy przekażą innym mnóstwo informacji. Idźcie, nauczcie ich wszystkiego naraz. Tak więc podchodzimy do kolegi w pracy czy na uczelni i mówimy: wiesz co, sobota to siódmy dzień tygodnia. Kiedy umierasz, śpisz snem śmierci aż do zmartwychwstania. Nie powinieneś jeść nieczystych pokarmów i tak dalej. Masz w głowie dobre informacje, a Bóg zbawia takich ludzi. Czy jest coś złego w posiadaniu właściwych informacji? Absolutnie nie. Ale wszystkie te informacje, sobota i inne poprawne doktryny są jedynie pryzmatami, przez które oglądamy piękno charakteru Boga. Celem nie jest wierzenie w poprawne doktryny, ale posiadanie właściwego obrazu Boga. Wielu ludzi traktuje religię jak listę zakupów. W to wierzysz? W to też wierzysz? I w to też wierzysz? Musimy jeszcze popracować nad tym i będziesz mógł należeć do mojego kościoła. Nie ma nic złego w posiadaniu właściwych informacji i pragnieniu przekazywania ich innym, ale informacja nie jest ostatecznym celem. Liczy się transformacja. Bóg pragnie nas zmienić, byśmy rozmiłowali się w Nim i Jego charakterze. Kiedy zaczniemy od najważniejszej zasady, od poprawnego biblijnego obrazu Boga, wszystkie doktryny zostaną do niej przytwierdzone jak szprychy, i każda jak pryzmat będzie nam ukazywać jakiś aspekt charakteru Boga, a razem stworzą Jego piękny obraz. Wróćmy jeszcze do kwestii piekła. W kolejnym wykładzie powiemy o niej więcej. Jeśli sądzisz, że można jakoś pogodzić Boga miłości z wiarą, w to, że Bóg pozwoli, by ktokolwiek cierpiał wieczne świadome męki w ogniu piekielnym, to w końcu nie będziesz miał problemu z torturowaniem kogoś przez kilka godzin, dni czy tygodni. Jeśli w swojej zupełnie wypaczonej religijności uznasz, że to dla jego dobra, aby zmusić go do skruchy i wyznania grzechów, zamęczyliśmy go dla zbawienia. Jeśli twój obraz Boga pozwala na coś takiego, to potrzebujesz nowego obrazu Boga. A przecież taki obraz Boga dominował w średniowiecznym kościele. Byłem niedawno w Rumunii. Moja żona pochodzi z tego kraju. Wybraliśmy się na wycieczkę, by zwiedzić zamek Bran w Transylwanii. Jest to szczególne miejsce, jako że było niegdyś siedzibą sławnego Drakuli, zwanego Vladem Palownikiem. Nie miał on nic wspólnego z powieściowym wampirem. Był wozem toczącym skuteczne walki z Turkami w XV wieku. Wybraliśmy się na zwiedzanie zamku Drakuli. Władek Palownik z pewnością nie był świętym. Miał niejedno na sumieniu, ale z pewnością nie umiał latać i nie gryzł nikogo w szyję. Lubił zabijać wrogów nabijających na pal, stąd jego przydomek. Turcy woleli popełnić samobójstwo niż wpaść w jego ręce, więc dla Rumunów był bohaterem. Okazało się, że w zamku zorganizowano wystawę średniowiecznych narzędzi tortur. Aby je obejrzeć, trzeba było zapłacić dodatkowo $2. Wystawa była dostępna dla osób powyżej 16 roku życia. Oczywiście musiałem to zobaczyć, nie dlatego, żebym był zainteresowany torturowaniem kogokolwiek. Powiedziałem mojemu teściowi, że większość tych narzędzi tortur zostało wymyślonych przez ludzi Kościoła. I just let that one settle in.
Większość średniowiecznych narzędzi tortur zostało wymyślonych przez ludzi Kościoła. Zapewniam was, były tam rzeczy demoniczne, szatańskie. Ktoś musiał nieźle główkować, żeby wymyślić takie sposoby zadawania bólu. A przecież nie robili tego dla samych tortur. Według teologii średniowiecznego Kościoła należało torturami zmuszać heretyków do przyjęcia właściwego wyznania, aby ratować ich duszę przed wiecznym piekłem. W takiej sytuacji mamy już piętrowy problem z obrazem Boga, bo według tej filozofii Bóg nie tylko dopuszcza tortury, ale wręcz je zaleca. To jest zupełne szaleństwo. Chciałbym móc powiedzieć, że w coś takiego wierzono przez bardzo krótki czas i w niewielkiej części chrześcijaństwa, ale prawda jest taka, że wierzyła w to większość chrześcijan przez długie wieki. Wszystko to kieruje nas do pytania, jaki jest twój obraz Boga? Jeśli zaczniesz od niewłaściwego, wypaczonego obrazu Boga, skończysz wszelkiego rodzaju szaleństwem. Jezus zapowiedział, przyjdzie czas, że ludzie będą zabijać chrześcijan, sądząc, że w ten sposób służą Bogu. Apostoł Paweł mówi, wiem, że kiedy odejdę, spośród was wyjdą drapieżne wilki, nie oszczędzając trzody. Jan napisał o antychryście. Wielu uczonych uważa, że to właśnie Jan wymyślił to słowo. W jednym ze swoich listów Jan napisał, dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz, pamiętajcie, to pierwszy wiek, już teraz wielu Antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Ciekawe, że Jan mówi, iż ci antychryści wyszli z Kościoła. Duch Antychrysta zrodził się w Kościele i wyszedł z Kościoła. Tak uczyli Paweł, Jezus i Daniel. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wróćmy do samolotowej analogii. Nie mamy czasu dokładnie analizować tych słów Jana, ale wynika z nich, że samolot Kościoła wystartował i zanim doleciał do końca pierwszego wieku, Paweł i Jan stwierdzili, że duch Antychrysta, prześladowczy, zabobonny duch, już był obecny w Kościele. A przecież Kościół dopiero wystartował. To jakby kapitan powitał pasażerów na pokładzie. Witam Państwa, lot będzie straszny. Wszystko stało się tak szybko. Konstantyn jedynie dokończył coś, co rozwijało się od dłuższego czasu. Skorzystam z okazji, by przypomnieć wam o książce Wielki Bój. Są też inne dobre książki poświęcone historii Kościoła, ale ta jest wyjątkowa. Co do tego, co stało się z Kościołem, było to coś w rodzaju dwoistego zjawiska, dwóch procesów przebiegających równolegle. Uczeni zauważyli, że w III i w IV wieku następowały w Kościele jednocześnie dwa procesy. Pierwszy to dejudaizacja wiary, odrzydzenie chrześcijaństwa. Drugi proces to helenizacja wiary, czyli zgreczenie chrześcijaństwa. Te dwa procesy były jak dwie strony medalu. Kiedy Kościół zaczął się szybko rozwijać, siłą rzeczy pozyskiwał coraz więcej pogan, z których większość posługiwała się językiem greckim oraz przyjmowała grecką kulturę i sposób myślenia. Wskutek tego Kościół coraz bardziej oddalał się od swoich żydowskich korzeni, a przy okazji od swoich biblijnych korzeni. Usłyszałem kiedyś ciekawą analogię dotyczącą tej kwestii i zapamiętałem ją. Kościół apostolski, pisarze Nowego Testamentu, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł i inni, uważali wiarę izraelską za swoją. Byli Izraelitami albo prozelitami, więc religia izraelska była ich religią. Innymi słowy, myśleli o izraelskiej religii jako o matczynej religii Kościoła chrześcijańskiego. Jednak w wiekach III i IV, kiedy Kościół składał się już w większości z nawróconych pogan, a wpływ religii izraelskiej stawał się coraz słabszy,
Ludzie Kościoła nie myśleli już o religii izraelskiej jako matce Kościoła, ale jako teściowej. Czujecie to? Teraz niektóre panie pomyślą, przecież ja jestem całkiem dobrą teściową. Zgoda, być może jesteście wyjątkowe. Matka to osoba, z którą ma się silną więź, podczas gdy teściowa to osoba, z którą ktoś inny ma silną więź, twój współmałżonek. Mam nadzieję, że nie obraziłem żadnej teściowej. Na wszelki wypadek przepraszam. W miarę jak Kościół się rozwijał i przewaga pogan rosła, odsetek Żydów w Kościele znacząco malał, co pociągało za sobą dejudaizację Kościoła. Kościół odchodził od swoich izraelskich i biblijnych korzeni. Przykładem tego jest odrzucenie soboty. Z czasem sobotę zaczęto postrzegać jako żydowski dzień odpoczynku, a kiedy po nawróceniu Konstantyna fala pogan zalała Kościół, siódmy dzień tygodnia był już niemal powszechnie lekceważony. Zwłaszcza, że Konstantyn popierał święcenie niedzieli. Kościół odciął pępowinę łączącą go z judaizmem. Coś musiało wypełnić pustkę. Stąd helenizacja Kościoła. Wskutek helenizacji do Kościoła napływały pogańskie nauki i poglądy. Proces ten gwałtownie przyspieszył wraz z nawróceniem Konstantyna. Kościół stawał się coraz mniej żydowski, a coraz bardziej grecki. To wpływało na sposób postrzegania Boga, ale także na sposób rozumienia natury człowieka. Grecy mieli specyficzny pogląd na to, kim jest człowiek i co się z nim dzieje po śmierci. Jak wspomnieliśmy, pogląd ten nosił miano antropologicznego dualizmu. Wraz z greckim sposobem myślenia do Kościoła przeniesiono antropologiczny dualizm. Najkrócej można zdefiniować ten pogląd jako przekonanie, że człowiek składa się z dwóch zasadniczych części – materii i ducha. Owszem, pod pewnym względem jest to prawda, ale Grecy doprowadzili to do skrajności. Ukuli pogląd, iż duch jest tą prawdziwszą częścią człowieka, czystą i wieczną. Ciało wróci do prochu, ale duch jest tym, co naprawdę się liczy. Tak więc Grecy, choć nie wszyscy, bardzo nisko oceniali wszystko, co cielesne. Uważali świat materialny za gorszy z dwóch światów. Dla nich prawdziwym światem był świat niematerialny, duchowy, w którym królowała prawdziwa cnota. Według nich, kiedy człowiek umierał, tak naprawdę nie umierał, a jedynie przechodził na wyższy i lepszy poziom istnienia w duchowym świecie. Tak więc Grecy wierzyli w wiecznego ducha i przemijające ciało. Można zrozumieć ich logikę. Widzieli, jak po śmierci ciało się rozkłada, więc uważali je za przemijające i gorsze. Wierzyli zaś, iż duch jest transcendentny. W przeciwieństwie do tego antropologiczny monizm głosi, że człowiek jest jednością. Tak naucza Biblia. Ciało i duch są nierozerwalnie złączone ze sobą, tworząc żywą duszę. Kiedy Bóg ukształtował Adama i tchnął w niego życie, Adam stał się duszą żyjącą. Owszem, istnieją niejako dwie części, ciało i duch, ale wspólnie tworzą jednolitą istotę. Według greckiego sposobu myślenia człowiek to niejako dwie istoty, materialna istota, która umrze i się rozłoży, oraz duchowa istota, która będzie żyć dalej. Ktoś powie, co to za różnica? Dualizm czy monizm? To tylko nazwy. O nie. To nie takie proste. Różnica jest ogromna, bo dualizm podkopuje nadzieję, jaką jest dla nas zmartwychwstanie Chrystusa. Najważniejszą nauką Nowego Testamentu jest dla nas to, że Jezus żył i umarł, ponosząc grzechy całego świata, cierpiąc z nami i za nas, jako Bóg i człowiek.
Ale dobra nowina nie kończy się na tym, bo on także zmartwychwstał. A przez to pokonał śmierć, by dać życie wieczne tym, którzy wierzą w Niego. Zacytuję najbardziej znany werset Biblii. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tym, co daje życie wieczne ludziom wierzącym w wierność Chrystusa przymierzu, jest Jego zmartwychwstanie. Ale według greckiego myślenia każdy już ma życie wieczne. W średniowieczu, kiedy tortury uchodziły za coś dobrego, nauka o nieśmiertelnej duszy doprowadziła do czegoś jeszcze gorszego. Ten grecki pogląd, wywodzący się właściwie z pierwszego szatańskiego kłamstwa w Edenie, na pewno nie umrzecie, doprowadził do logicznego wniosku, iż jeśli wrzuci się nieśmiertelną duszę do ognia piekielnego, to będzie tam cierpieć wieczną mękę. Tak więc demoniczny pogląd o wiecznej męce piekielnej nie bierze się z żadnej biblijnej nauki, ale właśnie z antropologicznego dualizmu, według którego duch jest wieczny. Pozornie niewielka różnica prowadzi do diametralnie rozbieżnych obrazów Boga. Czy właściwe biblijne informacje, biblijne nauki są ważne? Oczywiście, ale nie są celem samym w sobie. Zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy tłumaczyli mi, że śmierć jest jak sen, aż do zmartwychwstania. Wiedzieli, że tak jest, ale kiedy pytałem, dlaczego jest to ważne, nie umieli tego wyjaśnić. Wystarczyło im, że mają rację, jak gdyby posiadanie racji było warunkiem zbawienia. Znacznie ważniejsze jest być prawym, niż mieć rację. Jezus często chwalił wiarę ludzi, którzy byli dalecy od właściwej teologii, ale przejawiali prawość w postępowaniu. Syrofenicjanka, Samarytanka czy rzymski setnik. W przypadku setnika, który prosił o uzdrowienie swojego sługi, Jezus powiedział: takiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Nie tylko pochwalił Rzymianina i to oficera okupacyjnej armii, ale postawił jego wiarę ponad wiarą wybranego ludu, mającego właściwe odpowiedzi na każde pytanie. Jezus bardziej zabiegał o prawość niż o rację. Nie wystarczy wiedzieć, jaka jest natura człowieka i co się dzieje po śmierci. Trzeba jeszcze wiedzieć, dlaczego jest to ważne i jak wpływa na nasz obraz Boga. Hiob zadaje najważniejsze filozoficzne pytanie. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny, a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Dobre pytanie. Hiob pyta, gdzie się podział ten człowiek? Wczoraj jeszcze kosił mój trawnik. Aha, nie żyje. Gdzie się podziało to, kim był? To naprawdę dobre pytanie. Kiedy zmarł mój dziadek, jedna z najważniejszych osób w moim życiu, pojechaliśmy na pogrzeb z moimi synami. Nie wiedzieli, co myśleć. Widywali dziadka wcześniej, a teraz zobaczyli go w nietypowej sytuacji. Zapytali, dlaczego dziadek tak leży? Ja na to, bo nie żyje. Jak to nie żyje? Przecież tu jest. Widzieli go w trumnie i wyglądał podobnie jak za życia. Dzieci mają trudności ze zrozumieniem śmierci. Nie mogą zrozumieć, dlaczego ktoś nie żyje. Śmierć jest czymś kompletnie obcym ludzkiej naturze, dlatego jest tak nielogiczna dla dzieci. Tak więc Hiob zapytuje, co się dzieje z człowiekiem, kiedy umiera. Grecy, podobnie jak wielu chrześcijan, odpowiedzą, idzie do nieba albo do piekła. Ale co mówi o tym Pismo Święte? Ani do nieba, ani do piekła, po prostu śpi. Wrócimy do tego za chwilę.
W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze o Chrystusie. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jezus przyszedł na świat jako człowiek, aby mógł umrzeć. Bóg nie może umrzeć, jest prawdziwie nieśmiertelny i wieczny. Nie może istnieć nieśmiertelny Bóg, jak nie może istnieć kwadratowe koło. Bóg jako źródło życia nie podlega śmierci. Dlatego paradoks podwójnej natury Jezusa jest tak niezwykły. Jezus mógł doświadczyć śmierci jedynie jako człowiek. Tak więc stał się człowiekiem, aby przez swoją śmierć zniszczyć śmierć jako taką, a także sprawcę śmierci, diabła. Dzięki Jezusowi nie musimy już bać się śmierci. Zwróćcie uwagę na zakończenie. Przez całe życie byli w niewoli. We wszystkich kulturach wierzono w koszmarne zabobony dotyczące śmierci. Podobnie jest w naszej kulturze. Po śmierci układamy ludzi w wygodnych łóżkach, zwanych trumnami. Wielu ludzi ma po śmierci lepsze łóżko niż za życia. Zakopujemy ich na cmentarzach, budujemy nad nimi nagrobki, wypisujemy na nich mądre maksymy, przynosimy kwiatki. Nie twierdzę, że to jest jakieś wielkie zło. Chodzi o to, że każda kultura ma swój dziwaczny sposób radzenia sobie ze śmiercią. W znacznym stopniu wynika to z naszego naturalnego lęku przed śmiercią. Ale Biblia mówi: daj spokój, nie bój się śmierci. Jezus przyszedł i pokonał diabła, stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, więc nie musimy się bać śmierci. Biblia idzie tak daleko w przedstawieniu śmierci jako czegoś niegroźnego, a nawet dobroczynnego, iż nazywa śmierć snem. To jest naprawdę dobra nowina. Wśród młodych ludzi popularne staje się noszenie koszulek z napisem bez lęku. Te dzieciaki są naprawdę odważne. Robią podwójne salta do tyłu na motocyklach, surfują na sztormowych falach, skaczą z samolotów i tak dalej. Według mnie człowiek powinien się trochę bać i być ostrożnym. Naprawdę odważni są ci ludzie, którzy pokładają ufność w Chrystusie, gdyż On pokonał lęk przed śmiercią. W 9 rozdziale Księgi Daniela czytaliśmy, że Mesjasz zostanie zabity i unieważni system ofiarniczy, gdyż złoży prawdziwą ofiarę za nas i pokona śmierć nie tylko dla nas, ale za nas. A to dlatego, że jest prawdziwym człowiekiem. Jak wspomnieliśmy, On jest prawdziwym Adamem i prawdziwym Izraelem. Kiedy pokładamy ufność w prawdziwym Adamie i Izraelu, zostajemy narodzeni na nowo. Nie mamy czego się lękać, dlatego Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, ducha miłości i rozumu. Autor książki Odliczanie napisał: są tylko dwa istotne pytania. Czy ktokolwiek przechytrzył śmierć i dowiódł tego? Czy jest to dostępne dla mnie? To wszystko, co chcę wiedzieć, powiada. Czy komuś się udało oszukać śmierć? Bo ja nie mam na to szans. Czy może tego dowieść i dać mi w tym udział? Następnie przedstawia podsumowanie. Grób Konfucjusza zajęty, grób Buddy zajęty, grób Mahometa zajęty, grób Jezusa pusty. Mówi się, że nie liczy się to, jak ludzie odczuwają swoją religię i czy wydaje się im lepsza niż inne. Jeśli ktoś chce wierzyć w Mahometa i jego naukę, Konfucjusza i jego naukę, czy Buddę i jego naukę, to niech wierzy, ale oni wszyscy umarli. Ja nie chciałbym umrzeć. Chciałbym żyć wiecznie. Czy jest ktokolwiek, kto pokonał śmierć i żyje? Wtedy pada odpowiedź: Jezus. I już wiadomo, że to Jego potrzebujemy. W pewnym sensie wszyscy inni są przegrani. Nie w pejoratywnym sensie jako życiowi nieudacznicy. Po prostu przegrali w walce, w której przegrywają wszyscy ludzie, w walce ze śmiercią. Ale Jezus jest zwycięzcą. On zwyciężył w walce ze śmiercią, a ja chcę wiedzieć, czy to zwycięstwo jest dostępne dla mnie. Odpowiedź jest twierdząca. Przeczytam teraz kilka cytatów dotyczących historycznej wiarygodności zmartwychwstania Chrystusa. You can sort of think of this anthropological monism, this idea that
Zasadę antropologicznego monizmu, że ciało i duch tworzą nierozerwalną całość, możemy przedstawić symbolicznie jako żarówkę. You have the chassis of the light bulb, which is the physical housing, and then you have the electricity, which is fizyczny obiekt w postaci żarówki w połączeniu z prądem elektrycznym tworzy światło. Okay? Now if you disconnect the plug from the wall, if you lose the electricity, then what ends up happening is that the light. Kiedy wyłączymy prąd, światło żarówki nie idzie do świetlnego nieba ani do świetlnego piekła, ale po prostu ustaje, przestaje istnieć. Żarówka gaśnie. Podobnie Bóg ukształtował Adama jak żarówkę. A potem tchnął w niego prąd życia, takiż Adam stał się kimś, kim nie był wcześniej. Mamy tu do czynienia z filozoficzną koncepcją emergencji, a produktem emergencji jest w tym przypadku żywa istota jako złożenie dwóch składników. Podobnie w matematyce, złożenie dwóch linii daje wartość emergentną w postaci kąta, ale kiedy rozłączymy linie tworzące kąt, wówczas kąt znika i mamy znowu tylko dwie linie. Kąt nigdzie nie poszedł, po prostu wartość emergentna zanikła, kiedy ustały warunki niezbędne dla jej istnienia. Wyobraźcie sobie drewnianą skrzynkę zbitą gwoździami. Kiedy wyciągniecie gwoździe, macie kubkę gwoździ i naręcze desek. Dokąd poszła skrzynka? Po prostu przestała istnieć. Emergentna wartość w postaci skrzynki, światła, życia czy kąta przestaje istnieć, kiedy składniki ją tworzące ulegają rozłączeniu. Dlatego tradycyjnie podczas pogrzebu powtarza się słowa Boga wypowiedziane do Adama: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Kiedy człowiek oddaje ostatnie tchnienie, umiera. Jego ciało wraca wówczas do prochu, ale Biblia nazywa to snem. Chcę wam pokazać naprawdę ciekawy fragment w 11 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus dowiedział się, że jego przyjaciel Łazarz zachorował. Zamiast niezwłocznie wyruszyć na pomoc, Jezus zwlekał kilka dni. Czytam w wersecie 3. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Między Jezusem a uczniami wywiązała się następnie ciekawa rozmowa. Jezus powiedział: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Uczniowie wiedzieli, że Łazarz choruje, więc postanowili udzielić Jezusowi rady. Jeśli ktoś jest chory i śpi, to lepiej go nie budzić. Wtedy Jezus powiedział im wprost: Łazarz umarł. Ciekawe, że Jezus za pierwszym razem nie nazwał śmierci po imieniu, ale powiedział, że Łazarz zasnął, a on może go obudzić. Kiedy Jezus wreszcie dotarł do grobu Łazarza i spotkał się z Marią i Martą, powiedział Marcie: zmartwychwstanie brat twój. Marta odpowiedziała: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Nie powiedziała: wiem, że Łazarz jest już w niebie z Bogiem. Marta wiedziała, że nastąpi zmartwychwstanie przy końcu świata. Wtedy Jezus wypowiedział słynne zdanie: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Niesamowite słowa. Szereg wersetów biblijnych wspiera tę zasadniczą ideę zmartwychwstania i warunkowej nieśmiertelności. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł pisze o Bogu: jedyny, który ma nieśmiertelność, to znaczy, że nie podlega śmierci. Tylko Bóg jest prawdziwie nieśmiertelny. Dlatego Jezus musiał stać się człowiekiem, żeby mógł umrzeć. Który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może.
Grecy w to nie wierzyli. Grecy wierzyli, że człowiek w naturalny sposób posiada nieśmiertelność dzięki nieśmiertelnemu duchowi. Według Biblii Bóg daje ludziom życie wieczne jako dar. Widzicie różnicę? To dwa zupełnie różne obrazy. W Psalmie 115 czytamy: umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Dlaczego? Bo śpią snem śmierci i czekają na zmartwychwstanie. Hiob, który pytał, co się dzieje z człowiekiem, kiedy umiera, odpowiada sam sobie. Człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. W Psalmie 13 czytamy: wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. Jakub mówi: bo jak ciało bez ducha, tchnienia jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego mówimy, że ktoś wydał ostatnie tchnienie, albo inaczej wyzionął ducha. Jedno i drugie oznacza, że wraz z ostatnim oddechem ciało umiera. Większość chrześcijan wierzy, że ten duch posiada świadomość i osobowość. Jednak tak nie jest. Tchnienie życia wraca do Boga, a ciało do prochu. Żywa istota staje się martwa, przestaje istnieć. Jedyny sposób, by powrócić do życia, to mieć udział w zmartwychwstaniu w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. W 5 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi: nie dziwcie się temu, że nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Jezus mówi: kiedy przyjdę powtórnie, przywołam umarłych z powrotem do życia. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówią konsekwentnie to samo. W księdze Daniela anioł Gabriel mówi, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze: oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. W to właśnie wierzyła Marta, siostra Łazarza. Wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Apostoł Paweł mówi: nie wszyscy zaśniemy, bo niektórzy żywo doczekają powtórnego przyjścia Jezusa i będą świadkami końca świata. Prawda o nieśmiertelności jest taka, iż Bóg daje nam życie wieczne jako dar. Hiob mówi: dopóki niebo nie przeminie, będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem. Wołał skąd? Wołał z nieba. Ciekawe, że to, o czym mówimy dzisiaj, rozumiało wielu reformatorów już w XVI wieku. William Tyndale, jeden z pierwszych tłumaczy Biblii na język angielski, napisał 500 lat temu: wyznaję otwarcie, iż nie jestem przekonany, jakoby zmarli już byli w pełni chwały, jak Chrystus czy wybrani aniołowie. Nie jest to artykułem mojej wiary, gdyż w przeciwnym razie próżną rzeczą byłoby głoszenie zmartwychwstania ciała. Tyndale nie wierzył w to, że zmarli idą do nieba, bo wtedy zmartwychwstanie ciała nie miałoby sensu. Martin Luther, tłumacz niemieckiej Biblii, napisał: oto kolejny dowód, że umarli niczego nie czują. Jak powiada Salomon, w krainie umarłych nie ma poznania ani mądrości. Według niego umarli śpią i niczego nie czują. Spoczywają umarli, nie licząc dni ani lat, a kiedy zostaną zbudzeni, będzie się im wydawać, że drzemali ledwie minutę. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem jedną z tych osób, które mają kłopoty ze snem. Budzą się w środku nocy i nie mogą zasnąć, albo wstają po kilka razy w nocy i biegają do łazienki.
Mówią, że na starość mi się to zmieni. Póki co zasypiam w połowie zdania. Moja żona coś do mnie mówi, a ja zasypiam w jednej chwili. Moi znajomi żartują, że mam chyba jakiś przycisk pod pachą. Naciskam i natychmiast zasypiam. Budzę się po 6-7, a najlepiej 8 godzinach i czuję, jakby minęła chwila. Oczywiście, gdyby nie sny, które mi się śnią, niczym pełnometrażowe filmy. Podobnie jest ze śmiercią. Kiedy ktoś umiera, to jakby zasypiał snem śmierci. Nie ma żadnej świadomości, ani nic mu się nie śni, aż do zmartwychwstania. Ponieważ Jezus zakosztował śmierci za każdego człowieka, ma prawo wskrzesić tych, którzy pokładają w Nim ufność. To dobra nowina. Nikt ze zbawionych nie zostanie w grobie. Jezus ich wywoła, a kiedy powstaną do nowego życia, będą czuli, jakby umarli chwilę wcześniej. Czy byli w grobie 5 minut, czy 5000 lat? Będzie im się wydawało, że była to chwila. Oczywiście nie twierdzimy, że śmierć jest dosłownie snem. Śmierć jest jak sen. Nasz charakter i osobowość są bezpiecznie zapisane w pamięci i sercu Boga. Kiedy Jezus przyjdzie, zawoła, jak niegdyś przed grobem Łazarza: Łazarzu, wyjdź! I Łazarze wyjdą z grobów. Najważniejsze, co powinniście zapamiętać, to, że wierzący nie powinni się bać śmierci, bo Jezus pokonał śmierć raz na zawsze. A po drugie, prawda o śmierci i zmartwychwstaniu ukazuje nam piękny obraz Boga, który jako Bóg miłości, dobroci i łaskawości daje nam życie wieczne w darze. Nie mamy nieśmiertelności w sobie, żadnej nieśmiertelnej duszy. Jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, ale Bóg pragnie nas obdarzyć życiem i nieśmiertelnością. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.